Czas na spotkanie z naszymi gośćmi. Dziś bardzo sympatyczna, uśmiechnięta ekipa. Luis Nubiola, Femi Timowo, Michał Czekała, Mariusz Obielski, Amadeusz Krebs, Filharmonia, Suwałki, Muzyka Filmowa i Film Jazz Project. Dzień dobry, witam panów. Dzień dobry, witamy. Cześć. Serdecznie. Hello. Good morning. Suwałki mroźne. O tak, ale po części ze wschodu, więc przyzwyczajenie do tych temperatur. No ale po części tylko, jak widać. Po części. Na Kubie jest minimalnie... Cieplej. Podobno. Podobno. E, odnajdują się muzycy zagraniczni w polskiej muzyce filmowej? E, myślę, że to pytanie do chłopaków. Czy się, jeśli z naszej strony, jakby polskiej my się czujemy bardzo komfortowo i jest, jakby czerpiemy inspirację od. E, I zarówno Femiego i Luisa. A to czy oni się czują w naszej muzyce, to myślę, że pytanie do, do nich. A lubicie polską muzykę filmową? Panowie? E... Dzień dobry, bardzo dziękuję. Widzimy, Radio 5. Widzimy i słyszymy. Dzień dobry. No, na, na zaproszenie. Uh, teraz w, to, trochę po angielsku. Uh, I, la, I like a lot uh, the Polish music. I'm, I'm, really, I'm really proud uh, to be part of this project. I'm, I already know something about so we are playing today. Um, I'm already 10 years in Poland. Nie mówię po polsku, ale za 20 lat będzie dobrze. Będzie dobrze będzie, na pewno będzie, będzie. E, Oglądałeś te filmy? Wawang e, oglądałem. Vavang. I ocena? Niestety nie, ale muzyka jest nam bardzo dobrze, bo. Do you like, like Mówi... I Like, I like, I like. It. No i widać, słychać, że panowie się odnajdują. To wasze ulubione melodie z lat, nie wiem, 12-latka, 13-latka? Czy mieliście jakieś inne pasje muzyczne? Hmm. Jeśli ja mam być wtedy to jak miałem 12 lat, to jeszcze nie wiedziałem chyba o tych filmach. Teraz, że telewizory 12 lat to już może były kolorowe faktycznie w tamtym czasie. Natomiast na pewno nie były to ulubione tematy i na pewno muzyka jazzowa w wieku 12 lat, przynajmniej w moim przypadku, nie była e, e, tak ulubionym gatunkiem. Nie gatankiem. lubimy tych tematów. My właściwie, właściwie tak. Właściwie ich nie lubimy, ale są łatwe do grania. Jak powiedział Ciechowski, ta piosenka napisana jest dla pieniędzy, tak? Tak. A tak całkiem poważnie Film Jazz Project Mamony chyba. Po co? Po co ten projekt? Yy, ten... Po to, żeby grać właściwie. Ale tak <grym> może odpowiedzieć każdy muzyk i wybrać tak, sobie to no, Projekt powstał 5 lat temu z takiej inicjatywy mm, Dominika Jastrzębskiego, mojego przyjaciela z e, Olsztyna. Byliśmy na trasie w, koncertowej z operą Gdzieś tam Hiszpania, Niemcy, gdzie trafiliśmy na jam session. Trochę pograliśmy wspólnie z muzykami z Hiszpanii, trochę z, m, wspólnie z muzykami z y, Niemiec i powstał pomysł, żeby ich zaprosić do Polski i stworzyć projekt. Początkowo miała to być polska muzyka z, y, z y, tymi muzykami, których w, w, wtedy poznaliśmy, natomiast y, udało się y, już tak zupełnie schodząc na ziemię, po prostu pozyskać fajny fundusz na zrobienie pierwszych koncertów, pierwszej trasy koncertowej. Na którą zaprosiliśmy Michaela Petresa Stewarta. I jakby idąc y, tym ciosem przez 5 y, lat, odkąd projekt istnieje, no przewinęło się w tym mm, zespole no, kilku naprawdę fantastycznych muzyków. Między jak innymi. Jak am, skończyły się fundusze, to po prostu jak, teraz. To, to, teraz chłopaków zatrudniam, <noise> tak. No ale jakby. <noise> Wracając, był z i z Michaelem Petrasem Frankie, Siwartem, i z Frankiem Parkerem Juniorem, z mm, Nathanem Williamsem, z... Któż tam jeszcze był? Z polskiej reprezentacji i Paweł Kukuła, Sebastian Kuchczyński, który od samego początku był z nami. E, Mariusz też jest od właściwie trzech lat, wydaje mi się. No ten projekt nie to nie jest jakby ultra... E, duża częstotliwość grania, gdyż jakby ze względów i logistycznych, i, i logistycznych, na tym pozostańmy, e, nie jest to łatwe do po prostu częstego wykonywania. No. Jaki repertuar na dzisiaj? E, standardy jazzowe e, lata 30. Miles Davis, e, e, John Coltrane. E, a tak poważnie, Janosik 07, e, Quattro Tankistos. E, Cuatro jak... tanquistas i y un perro. A propos e, w tym filmu, na Kubie, od, nie wiem, od, jak jest w Polsce, cały czas e, mieliśmy cztery pancerne pies. Poważnie? No, tak, poważnie. No, to bardzo ciekawe lamy. To jeszcze raz, jak brzmi po hiszpańsku? Po hiszpańsku jest cuatro tanquistas y un perro. Tajnos, agentes cubanos, partizanos. <grym> muy bien, muy bien. <grym> zapraszamy na koncert kogo? Zna się, zna się na muzyce jazzowej, i nie zna się. Ja przede wszystkim zapraszam na koncert moich kolegów, wolałbym, żeby przyszli. Na 19 panowie jest. Koncert jest o 19, więc 15 minut wcześniej. Natomiast ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy. Mm, do, mówiąc kolokwialnie, lubią dobrą muzykę, natomiast to będą aranże, które na pewno wszyscy znacie. To będą oranże, których na, których na pewno nie rozpoznacie, może w pierwszych dźwiękach. Natomiast ten moment, kiedy pojawia się temat, albo pojawia się w głowie znajoma nuta, a ty do końca nie wiesz, yy, skąd go znasz i co to jest, jest dosyć ciekawym, myślę, doświadczeniem. Tym bardziej, że po raz pierwszy. Gramy w, yy, z orkiestrą. Aranży warto tutaj też wspomnieć w lwiej części, napisał y, Mariusz Obilaski, siedzący tutaj skromniotko podparty rączką. Natomiast tą rączką i długopiskiem dłubał w nutkach dosyć długo, więc yy, no, warto. Biletów, całe szczęście i nieszczęście w tym momencie dla Państwa nie zostało wiele, ale z tego co wiem, to jeszcze są. A o której, co, gdzie, kiedy, jak długo potrwa koncert? 19. Suwalski Ośrodek Kultury. Jak długo? No to zależy od solówek, to jest jazz. Więc jeśli zagramy krótkie solówki, jest szansa, że wyrobimy się w 45 minut. To też prośba o sygnał od Państwa, jeśli ktoś jest, ma pociąg na przykład o 20, to bardzo proszę o informację, wtedy skrócimy jakby, jak, jak się da. Jeżeli macie Państwo czas, to zagramy pełny koncert, myślę, że godzina 15. Eee, Femin Temoło, Luis Nobiola, Madeusz Krebs, Mariusz Obijalski. W tym składzie plus orkiestra Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Uli Borejsza, wyjątkowo tym razem Ula Borejsza, warto też powiedzieć, jest żoną Dominika Szymskiego, z którym zakładałem film Jazz Project i na całe szczęście jest dyrygentką, która zarówno słucha i jazzu, i dyryguje klasykę i okazuje się dzisiaj, że i dyryguje i jazz, i klasykę. Bang. To zapraszamy. Zapraszamy. Dziękuję serdecznie. W studiu Radio 5, Luis Nubiola, Femi Etimowo, Michał Czekała, Mariusz Obijalski, Amadeusz Krebs. Na wideo już za kilka chwil na radio5.pl, a także po godzinie 17:00 Przypomnimy to spotkanie na naszej antenie. No i oczywiście zapraszamy gorąco i serdecznie Filharmonia Suwalskiego Ośrodka Kultury. Muzyka filmowa dzisiaj proszę Państwa o 19:00 w Soku. Dziękuję.